prewencja. Dziś rozmawiamy o prewencji w kontekście zdrowia publicznego, demografii, a także tych możliwości, które stwarzają nowe technologie. Dlaczego ta prewencja jest tak mocno wypozycjonowanym lub dlaczego tak mocno pozycjonujemy ten problem i to zagadnienie na mapie problemów, którymi zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Dzień dobry Państwu. Prewencja jest bardzo ważna z wielu aspektów. Po pierwsze, mówimy o rynku pracy. Jeśli w ciągu jednego roku mamy 26 milionów zwolnień lekarskich wystawione dla obywateli polskich, których pracuje 16 milionów, to jest średnio jedno zwolnienie, to jest 11 dni. Mamy ogromny ubytek jakby zasobów pracy. Stąd ZUS w ramach swoich zadań ustawowych prowadzi rehabilitację, czyli chcemy, żeby osoby, które są po chorobach, mogły wrócić na rynek pracy i stąd mamy umowę z wieloma podmiotami. Rehabilitujemy około ponad 100 tysięcy osób, które są poszkodowani albo jakoś mają dolegliwości jakby zdrowotne. Głównie to są choroby układu krążenia, układu narządów ruchu, ale też takie dosyć nowe działania związane na przykład z głosem, czy też działania związane z chorobami psychosomatycznymi. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi wróciło do pracy. My to nawet monitorujemy, czy później te osoby są zarejestrowane w systemie. I to jest jakby pierwszy wymiar. Drugi wymiar to jest oczywiście zadanie ZUS-u w zakresie prewencji wypadkowej. Fundusz wypadkowy jest funduszem, który jako jedyny z czterech funduszy, który Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest funduszem nadwyżkowym. A to wynika jakby z tego, że tam jest dobrze zbudowany mechanizm bodźców, jak też i wyceny różnych składek. Czyli składka jest zależna od wielkości wypadków. I od wielu lat obserwuje się, że ta składka nie rośnie, a w niektórych branżach spada. Firmy są zainteresowane, mają pozytywny bodziec do tego, żeby dbać o prewencję. ZUS prowadzi w tym zakresie szeroko edukację, prowadzi różne konferencje. Robiliśmy różne projekty, a to z firmami budowlanymi, gdzie jest dużo wypadków, czy z transportowymi w tym zakresie, ale też jest nowy instrument, który od 2012 roku dzięki staraniom pani profesor Danuty Koradeckiej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego został wdrożony, że 1% składki, która jest zbierana na fundusz wypadkowy, może być przeznaczona na wsparcie zakładów pracy w realizacji różnych instrumentów, narzędzi czy jakby modeli pracy, które zapobiegają wypadkom. To powoduje, że na przykład firma może startować o różne narzędzia, które zastępują pracę fizyczną, jakieś wózki widłowe, które zabezpieczą pracowników przed podnoszeniem ciężkich rzeczy. Wiele różnych, czy poręcze, czy zabezpieczenia, żeby ludzie nie spadali z wysokości albo nie krzywdzili się jakimś sposobem, dotykając różnych narzędzi tnących w tym zakresie. Mówię to przykłady, ale chodzi o to, żeby myśląc o takich działaniach, mieć na uwadze to, że chronimy zdrowie ludzi, chronimy rynek pracy, zmniejszamy koszty, no i przede wszystkim to, co powiedziałem pierwsze, po prostu ważne, żeby ludzie nie byli poszkodowani, nie mieli traumy związanej z wypadkiem i później skutkami tego. Powiedział Pan o tym, że no, ten brak prewencji, czy nieefektywna prewencja, no to są koszty. Koszty, które już w trakcie naszej rozmowy określiliśmy, średnio zwolnienie lekarskie trwa 11 dni, tych zwolnień jest no, cała masa, więc niesie to też pewne określone koszty przez pierwszy początek przez pierwsze dni zwolnienia lekarskiego. Wiadomo, te koszty są dla pracodawcy. Potem te koszty ponosi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czy jesteśmy w stanie oszacować roczne wartości, jakie Zakład Ubezpieczeń Społecznych no, przeznacza na wypłatę świadczeń chorobowych, czy też rentowych, jeśli już mówimy o trwałej niezdolności? Mówimy tutaj o jakby dwóch funduszach, bo fundusz rentowy to jest on trochę się zmniejszył, dlatego że
Dzisiaj mamy 500 tysięcy osób, które są na rencie z tytułu niezdolności do pracy. To spada, ale to trochę jest efekt statystyczny, bo 10 lat temu to było około 1 000 000, przy czym osoby, które wchodzą w wiek emerytalny, to się zmienia. To jest kilkadziesiąt miliardów. Jeśli chodzi o fundusz chorobowy, to jest jakby spora kwota, przy czym to też jest kilkadziesiąt miliardów. Przy czym tam trzeba mieć na uwadze, że część tych świadczeń dotyczy zasiłków macierzyńskich czy różnych jakby innych zasiłków, które z tego tytułu są. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że taka prewencja ma jakby znaczenie zarówno dla kosztowe, ale też jakby ubytku zasobów pracy dla pracodawcy. My obserwujemy, że bardzo ważna jest też pewna atmosfera, jeśli chodzi o choroby psychosomatyczne, że wiele zakładów pracy, prowadząc taką dobrą kulturę pracy, dobrą relację, bez stresów, to naprawdę istotnie wpływa. Także ten czynnik, że pracodawca jest w części odpowiedzialny za ten poziom jakby zwolnień, jest też ważny, bo jego to motywuje. To jest wielostronna zależność między płatnikiem, jakim jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca i pracownikiem, który też czasem korzysta z takich zwolnień może nadmiarowo. My to kontrolujemy, wykorzystujemy do tego sztuczną inteligencję, ale to są duże koszty w tym zakresie, które oczywiście w naszym sprawozdaniu stale niestety rosną. Nie lubię zadawać pytań z tezą, ale tu ta teza się jakby nasuwa sama z siebie. Ten kontekst rynku pracy, na który też pan zwrócił uwagę, no mamy starzejące się społeczeństwo, więc też i kurczy nam się baza tych osób na etacie. Jeśli nie będziemy prowadzić efektywnej prewencji, no to te chociażby zwolnienia lekarskie będą coraz takim poważniejszym, coraz bardziej odczuwalnym dla rynku też problemem. Myślę, że tu trzeba połączyć ten temat z drugim aspektem, demografią. My mamy starzejące się społeczeństwo, mamy młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek. Trochę ta grupa jest taka mniej odporna psychicznie. Z jednej strony czasem mamy problemy otyłości, ale bardzo ważne, żebyśmy myśleli o rynku pracy w kategorii ludzi dojrzałych, żeby oni się rehabilitowali, żeby oni byli zdolni do pracy, a też żeby była kultura ich jakby akceptacji w tym zakresie. To jednej strony. Z drugiej strony my rehabilitując te osoby chcemy ich przywrócić, przy czym to też jest duże wyzwanie dla pracodawców, żeby oni też jakby myśleli, jak tych ludzi dłużej zatrzymać. Niezależnie od wieku emerytalnego, to ważne, żeby ci ludzie byli sposobni do pracy. To znaczy, żeby mieli motywację, żeby mieli zdrowie i mieli możliwość znalezienia tej pracy w miejscu i w warunkach, które są dla nich akceptowalne.